Musimy pogadać. Podcast magazynu Men's Health. My tak naprawdę zakochujemy się w was. Jak jesteście tacy w ogóle asertywni, silni, mądrzy? Pokazujecie nam siebie od tej strony na początku. Jesteście tacy zabawni, potraficie nas rozśmieszyć. I to nam się bardzo podoba, prawda? I my się w was zakochujemy. I potraficie być tacy w ogóle tacy opiekuńczy, potraficie bronić nas i to wszystko gra. No ale potem jakoś tak w trakcie tego małżeństwa zaczyna się taka sytuacja, że coś nie wychodzi, my zaczynamy być coraz bardziej niezadowolone. Musicie się nauczyć jednej rzeczy, że jeżeli nawet my kobiety jesteśmy niezadowolone albo mamy wymagania i wy czujecie, że one rosną, to nie poddawajcie się temu, tylko czasami my potrzebujemy, żeby nam powiedział ten mężczyzna: słuchaj, ale ja też mam prawo do błędów. Witam serdecznie Państwa w podcaście magazynu Men's Health. Ja nazywam się Dorota Salus, a moimi gośćmi dzisiaj są Marzena Mawricz, psycholog kliniczna i terapeuta, i Kamil Turley, barber, ekspert w dziedzinie strzyżenia i stylizacji męskich włosów. Nasza rozmowa jest pierwszą odsłoną z cyklu Podsłuchane u Barbera, podczas którego będziemy rozmawiać o kwestiach, o którym zazwyczaj panowie na głos nie mówią. No, chyba że w zaufanym gronie, u barbera czy w gabinecie psychoterapeuty. Dziś skupimy się na temacie presji. Presji idealnego wyglądu, presji oczekiwań ze strony kobiet i o tym, jaki ona ma wpływ na życie panów, na ich relacje z kobietami. Powiemy sobie również, jak z tą presją sobie radzić. Partnerem tej rozmowy jest marka Bulldog, która oferuje akcesoria do golenia i produkty stworzone specjalnie do pielęgnacji męskiej skóry i zarostu. Zapraszam na rozmowę. Zacznę od badania, na które natknęłam się na stronach BBC. Mówiło o tym, że 48% facetów ma problem z akceptacją swojego ciała i że ten problem wzmocnił się w czasie pandemii. I tak jak czytałam to sobie, to miałam myśl, że problem presji związany z wizerunkiem zazwyczaj poruszany jest w kontekście kobiet, a przecież mężczyzn też on dotyczy. Czasem nawet w większym stopniu. W ich przypadku nie chodzi tylko o wygląd zewnętrzny, ale również o status, pozycję zawodową, zainteresowanie, którym się oddają w czasie wolnym. I tak zastanawiałam się, czy też ten problem wybrzmiewa pośród panów. Marzena, jak to wygląda z perspektywy psychoterapeuty? Ja myślę, że tutaj nie wiem, czy przebijamy Brytyjczyków, czy nie. Mam nadzieję, że nie. Niemniej jednak na pewno mamy kompleksy i tutaj mamy mówić o mężczyznach w tym zakresie, więc będę się tak bardziej skłaniać ku rozważaniom na temat tych męskich kompleksów. I marka, która dzisiaj tutaj właśnie jest z nami w tej rozmowie, marka Bulldog, zrobiła też badania na ten temat, więc troszkę zacznę może od tych badań. A mianowicie zbadano, jak mężczyźni patrzą na w ogóle wszelkie oczekiwania. Oczekiwania społeczne, medialne i te takie social mediowe. No i się okazuje, że faktycznie mężczyźni bardzo mocno to odczuwają. I to jest tak, że w 47% w ogóle nie zgadzają się z tym wizerunkiem, który jest pokazywany w mediach, słuchajcie. Czyli jednym słowem ten taki idealny mężczyzna, tak, świetnie wyglądający, z wyrzeźbionym torsem. Zresztą później oglądamy sobie filmy i znów widzimy takich facetów, nie? Którzy no znowu są tacy piękni, silni, mają cudowne, przystrzyżone brody i są tacy zadbani. No i prawdopodobnie to jakoś wpływa na tych mężczyzn, bo mają takie poczucie, że to jest chyba przesada. To ja nie wiem, czy ja w ogóle doskoczę do czegoś takiego. No i to jest duża ilość, bo 47% mówi, że kurczę, ten wizerunek to nie jest wizerunek, który jest naturalny. No i potem idziemy dalej w tych badaniach i 53% z kolei mężczyzn wskazało w tych badaniach, że wizerunek, który z kolei widzimy w social mediach, czyli popatrzymy sobie na tych wszystkich celebrytów, tak? Zobaczymy tam ludzi, nie wiem, no trenerów personalnych chociażby, którzy pokazują znów siebie, swoje ciało od tej strony takiej no jednak idealnej. A wiemy też, że no niestety Instagram słynie z możliwości różnych filtrów i te ciała zdecydowanie są takie, no powiedziałabym, no czasami chyba aż nienaturalnie piękne. No i jak znów oglądamy to i mężczyźni oglądają, twierdzą, że odczuwają bardzo silną presję.
czyli aż 53% wskazuje, 53% mężczyzn z tego badania wskazuje, że odczuwa napięcie związane z oglądaniem, że to jakoś wpływa na nich w sposób taki niepokojący, że pobudza u nich, i teraz co pobudza? Ano kompleksy. I tutaj 29% z kolei mężczyzn z naszych badanych respondentów wskazało, że oni wtedy czują, że mają jakieś kompleksy, że generalnie coś im się w tym wizerunku nie podoba i potrafią nawet prawdopodobnie wskazywać na różne części ciała, które prawdopodobnie chcieliby trochę ukryć. I to się dzieje niestety również w moim gabinecie. To znaczy, jak ja pracuję z pacjentami, to ja nie zaczynam od rozmowy o wizerunku, o wyglądzie, ponieważ wiem, że to może być drażliwy temat i ja się spotkam z oporem od razu. Ale zanim przejdziemy do wizerunku, do dbania o siebie, do jakiejś pielęgnacji, do tego, że być może zmienić należałoby styl w ubieraniu, rozmawiamy najpierw o tym, jaki mamy stosunek do siebie samego, tak? Czyli co to tak naprawdę jest, to myślenie o samym sobie, jak zbudować taką pozytywną samoocenę, swój obraz siebie. No i to jest bardzo istotna sprawa i w terapii w dużej mierze zajmujemy się tym, że jeżeli ty myślisz o sobie negatywnie, masz takie nastawienie negatywne do siebie, a potem do świata, no to siłą rzeczy zaprzeczasz i uważasz, że nie możesz tego zrobić. Ale to też buduje takie poczucie smutku, niezadowolenia, wycofania, alienacji, nieśmiałości, unikania kontaktów społecznych. To jest taki moment na pracę, żeby porozmawiać o tym, że możemy zmienić myślenie o sobie. I trzeba trochę się przekopać przez ich przekonania. Bo w większości my budujemy ten wizerunek swój o przekonania. I tutaj zaczyna być taki moment na restrukturyzację poznawczą. Brzmi dosyć tak poważnie, ale wiecie, restrukturyzacja poznawcza, no to jest po prostu próba pokazania, że twoje myślenie można zmienić, że możesz zobaczyć to z różnych perspektyw i że to, co ty myślisz o sobie, wiąże się też z tym, w jaki sposób byłeś wychowywany, jakie przekazy miałeś w swoim domu, jaki wpływ na ciebie mieli rodzice, co zostało zamodelowane, no i wreszcie, jakie są normy społeczne, czyli jaki ten wizerunek mężczyzny był przez te lata. I to wszystko w tobie jest. No i możesz budować w wyniku tego takie poczucie, że no, nie możesz, nie jesteś taki wyjątkowy, jak to, co widzisz w mediach, w związku z czym nie zrobisz nic, bo się wysufujesz jeszcze bardziej. A jak myślisz, no bo to jest proces na pewno, takie budowanie jakby większej wartości siebie. Jak myślisz o takiej historii, która tak zatarła ci w pamięci, która, no, facet wykonał solidną pracę i no, zmiany przyszły, to jaka ci historia przychodzi? Dojdziemy do ciebie, Kamil, dojdziemy, bo ja widzę, że tutaj pamiętam o tobie. No bo Kamil też może się podzielić jakąś swoją historią właśnie w tym zakresie, nie? Czy w ogóle, no bo jakby gabinet psychoterapeuty jest zupełnie inną przestrzenią, aniżeli barber, prawda? Takie miejsce, gdzie jest wiele osób. Czy słyszysz również tego typu uwagi związane z jakimiś oczekiwaniami, presją? Jak najbardziej. Często, kiedy facet przychodzi i siada na fotel, no to pierwszym elementem usługi jest konsultacja, czyli dowiedzenie się, czego ten facet ode mnie chce, jakie ma wyobrażenie o sobie, o swoim wyglądzie, jak chciałby mieć to zrobione. No i właśnie często facet, no najczęściej, no faceci są wzrokowcami, więc pokazują zdjęcia, tak? Pokazują właśnie zdjęcia z social mediów tych pięknych panów, tak? Dobrze zbudowanych, z super brodami, z super włosami. No i często ci goście, w sensie ci influencerzy, tak, są osobami, no, którym tak na dobrą sprawę pasuje wszystko, tak? Cokolwiek by się na nich włosach czy brodzie nie zrobiło, po prostu będzie wyglądało dobrze, bo mają super warunki do tego, tak? No są po prostu estetycznie dobrze wyglądającymi osobami, no i facet też się w jakimś stopniu porównuje do tego. Ale zobacz, Kamil, co ty takiego, bo ty mówisz coś takiego bardzo fajnego. Ja przed chwilą powiedziałam, nie, że badania mówią, że mężczyźni uważają, że jest nadmierna presja płynąca z mediów co do wizerunku i generalnie, że się nie bardzo chcą zgodzić z tym. A ty teraz mówisz, że w sumie przychodzą do ciebie właśnie z tymi zdjęciami i mówią, chciałbym tak wyglądać. No dokładnie, tylko no nie zawsze można coś takiego zrobić, tak? To jest często wyobrażenie, że facet chciałby wyglądać w ten sposób, super, no ale nie zawsze jest to możliwe, żeby zrobić. No ja tutaj jestem w tej pozycji, gdzie czasem muszę mu po prostu krótko, zwięźle na temat powiedzieć, no słuchaj, no może ta opcja niekoniecznie będzie dobra dla ciebie, bo albo no, nie będzie to dobrze dopasowane, tak? Albo będzie to wymagało dużo nakładu pracy, żeby wyglądać w ten sposób, a może wybralibyśmy opcję, która będzie gdzieś wyśrodkowana i dopasowana bardziej do ciebie, tak? Więc tutaj trzeba no, trochę przejąć inicjatywę i biorąc pod uwagę to, co facet ma na twarzy, tak, jaki ma zarost na twarzy lub to, co ma na głowie,
muszę sprawić po prostu, żeby wyglądał lepiej, tak? Żeby dobrze czuł się w swoim ciele, w swojej fryzurze, ze swoim wyglądem. No bo właśnie, no to też przekłada się na pewność siebie. Myślę, że często faceci wiedzą, że nie mają idealnych warunków. Często się przytrafia taka sytuacja. No i wtedy przychodzą właśnie do specjalisty, żeby ten problem rozwiązać, tak? Więc jak trafi na dobrego specjalistę, no wtedy może spodziewać się lepszych rezultatów. Z drugiej strony też często faceci zbyt krytycznie podchodzą do swojego wyglądu. Na przykład facet chce zapuścić brodę. No i właśnie, często ogląda te zdjęcia super takich drwali, brodaczy, wikingów, którzy mają no pełne, gęste brody. No i tak patrzy na swój zarost, porównuje, no mówi raczej z tego nic dobrego nie będzie, a często ma naprawdę dobre warunki do tego, żeby zapuścić. Może nie będzie super gęsta, ale mimo wszystko, jeżeli zapuści, to naprawdę ładną, fajną brodę można z tego zrobić. Więc też często namawiam do tego, żeby spróbowali zapuścić, chociaż żeby dali szansę. Bo jak też powiedziałem, no facet jest wzrokowcem i wcześniej siebie po prostu nie widział w tej brodzie. Tak? Więc w momencie, kiedy zobaczy, łatwiej mu jest się do tego odnieść. Mówi, kurde, no faktycznie, nawet nie wiedziałem, że można coś z tego wyciągnąć. Właśnie, ale zakłada już, że nie, że generalnie to u niego to nie wyjdzie, już jest krytyczny bardzo. Tak, siebie, nie? Bardzo często. Tak. Ale i to tak naprawdę wygląda, że ty mówisz facetowi, słuchaj, zapuść brodę i on do ciebie przychodzi na przykład, nie wiem, za tydzień i mówi, czy to już jest okej? Czasem, nie zawsze dzieje się to podczas pierwszej wizyty, tak? Podczas pierwszej wizyty z reguły chcę poznać faceta, zobaczyć mniej więcej jego styl pracy, czasem po ubiorze można też zobaczyć, jaki ma, nie wiem, styl życia czy styl pracy i na podstawie tych rzeczy i konsultacji staram się, no, dopasować najlepszą wersję dla niego. No tylko właśnie, no, różnych facetów mamy, tak? Z różnymi nam przychodzi obcować. Niektórzy luźniej podchodzą do swojego wyglądu, niektórzy bardzo tak, no, krytycznie, więc no trzeba gdzieś to wypośrodkować. Ale no bo fajne, mamy tutaj dwie takie ścieżki. Jedna zmiana mentalu, żeby się poczuć lepiej w swojej skórze, a tutaj zmiana wizerunku. Jakbyś mogła powiedzieć jakiejś historii, która no, zatarła cię w pamięci, która mówi, że jest to możliwe, że tak możemy zmienić pewne jakieś mankamenty, których nie lubimy. To takie, kilka mam takich historii. One właściwie mają dosyć podobne podstawy, czy bardzo to podobnie wygląda. Mianowicie pamiętam historię takiego mężczyzny, młodego mężczyzny, bo on jest takim facetem tuż po 30 i przyszedł do mnie, jak już zobaczyłam, jak wygląda, to już tak naprawdę wiadomo trochę było, że pewnie ma taki negatywny stosunek do siebie i widać było, że jest taki wycofany, co widać w postawie ciała, ponieważ on był mocno zgarbiony, ta głowa była schowana między ramionami. On był po prostu taki, tak patrzył na mnie troszkę spod łba, z taką niepewnością, więc to było widać już w postawie. Ale to, co zauważyłam w ubraniu, to ubranie dodatkowo było też takie zaniedbane, trochę niechlujne i moim zdaniem też niedopasowane do jego wieku, dlatego że ten jego strój to był bardziej taki dla nastolatka. Jakiś t-shirt z napisami, z jakimś tam, nie wiem, Bartem Simpsonem, czy coś takiego. I no, widać było, że to wszystko jest takie, nie współgra w nim. Tam bardzo ważna była historia relacji z ojcem. No niestety, ten chłopak miał bardzo dominującego ojca, który po prostu wpływał na niego w taki usadzający sposób. To znaczy, no jeszcze dużo się musisz starać, żeby w ogóle, żebyś był podobny do mnie, to jest niemożliwe zresztą. Ten ojciec go też bardzo często zawodził, tam była taka historia właśnie, że jego rodzice się rozstali, w związku z czym jak był dzieckiem, to ten ojciec znikł właściwie z jego życia i wychowywała go mama, więc tak naprawdę tego ojca widział tylko od czasu do czasu, a bardzo często miał poczucie takiego samotnienia, porzucenia. Jeżeli w dzieciństwie mamy takie poczucie porzucenia przez rodzica, zaniedbania albo no, takiego uczucia, że ja nic nie, dla niego nie znaczy, jestem nieważny, to zatrzymuje się też w swoim myśleniu, ale i w ubieraniu, i we wszystkim na poziomie nastoletnim, takiego buntu nastoletniego. To jest nieświadome, ale to sprzyja takiej fiksacji związanej z tym, że ja jeszcze chcę zostać na tym etapie, bo być może uda się jeszcze coś osiągnąć od rodzica. Jak ja będę dalej tym dzieckiem, tym nastolatkiem, to i nie będę rósł, to jest szansa, że jeszcze coś wróci się, coś się uda. To jest taka nadzieja, która się jeszcze, wiecie, nie rozstaje się z tym okresem, bo być może, że to nierozstawanie się z tym okresem, zostanę taki niedojrzały, to być może jeszcze z tym rodzicem ja coś naprawię. To znaczy, że on jeszcze może zdąży pokochać. No bo to są te osoby, które też doświadczyły takiego gdzieś poczucia właśnie odrzucenia przez rodzica, więc one prowokują do tego odrzucenia.
to się niestety potem przekłada na ich związki, więc mężczyźni, którzy doświadczyli takiego odczucia w swoich domach, również później mają taką potrzebę testowania swoich partnerek życiowych. I grają często takiego biednego misia. Czyli wzbudzają współczucie w swoich partnerkach, szukają opiekuńczości u niej. I wtedy to są kobiety, które z kolei przychodzą do terapeuty i mówią, mam kolejne dziecko w domu. Aha. Nie mogę liczyć na swojego partnera życiowego. No ale kiedy następuje moment, że on wychodzi z tego smutnego misia? No wiesz, to tak naprawdę jest taka praca, w której terapeuta też troszeczkę zgadza się na to cierpienie, to znaczy przyjmuje to cierpienie, słucha tego wszystkiego, co jest w historii życiowej tego człowieka. Trochę go otula taką zgodą i empatią i ciepłem, czyli tym wszystkim, czego ten człowiek nie miał. No i to jest bardzo dużo, dlatego że ta bliskość tej relacji terapeutycznej to jest trochę takie spóźnione dzieciństwo. To znaczy można znowu w tym gabinecie z drugim człowiekiem otulić się miłością, doświadczyć akceptacji, doświadczyć bliskości, która nie rani. I to jest bardzo zmieniające. I to pomaga temu człowiekowi się zbliżyć do tych świadczeń, spotkać się znowu na nowo, wrócić do wspomnień, które są bolesne. Nazywamy to po prostu tak technicznie przepracowaniem, ale to znaczy, że możemy to zobaczyć z bardzo wielu stron i możemy temu w końcu też nadać właściwe znaczenie. Bo bardzo często te dzieciaki, kiedy doświadczają tych wszystkich takich zagubień dziecięcych z rodzicami, one biorą też odpowiedzialność na siebie. I to doświadczenie zabieramy na swoje dorosłe życie z takim poczuciem, że my cały czas, bez względu na to, co robimy, jesteśmy niewystarczający. I takie osoby właśnie przeżywają te kompleksy. Takie kompleksy związane z tym, że myślą o sobie negatywnie. Czyli wyliczają, jak ja zapytam, a co ty dobrego o sobie myślisz? To taka osoba nie jest w stanie na początku w ogóle podać ani jednej rzeczy. Ale jak zapytam o negatywy, to sypie z rękawa. Jest gotowa wypowiedzieć całą listę. I to właśnie też mówi o tym, że takie osoby biorą bardzo duży ciężar odpowiedzialności za to porzucenie i uważają, że no, w nich jest zapisane to. I właśnie w terapii też odbarczamy te osoby. Odbarczamy, czyli dajemy im takie poczucie i zrozumienie nowe, że ty jesteś naprawdę wspaniały. Że sam fakt, że jesteś, to jest piękne. I że naprawdę ty już nic nie musisz udowadniać, ani niczego innego robić. Bo sam fakt, że jesteś, to jest coś niezwykłego. I ja to często przytaczam moim pacjentom, że wiecie, no jesteśmy trochę jak ziarno na pustyni i każde ziarenko jest ważne, bo stanowi wreszcie o tym, że jest pustynia. Bez tego każdego pojedynczego ziarenka nie byłoby pustyni. I my ludzie jesteśmy też bardzo ważni, każdy z osobna, unikatowi, wyjątkowi. Nie ma drugiego takiego człowieka z taką konstelacją cech. I każdy tutaj, jak sobie siedzimy, to jesteśmy po prostu niepowtarzalni. Ale rozumiem, oni po pewnym czasie jakby no, zaczynają w to wierzyć i następuje jakiś tam pierwszy krok ku zmianie. Tak, dlatego że też w terapii zachęcamy do eksperymentowania, do sprawdzania tego wszystkiego, co też omawiamy, tak? I to pobudza tych ludzi, takie ciepłe zrozumienie takie trochę wybaczanie, bo to się wszystko dzieje, wiecie, w tym procesie. No, to jest taki szeroki proces terapii, w którym uczymy się wybaczać też poniekąd swoim rodzicom, za zaniedbania i wybaczać sobie. To znaczy, że no to ja nic takiego nie zrobiłem, że byłem taki osamotniony, że tak naprawdę to, w jaki sposób o sobie myślę, nie jest prawdziwy. I to jest ta restrukturyzacja poznawcza, o której powiedziałam, że to, jak ja o sobie myślę, to nie jest rzeczywiste. To nie jest rzeczywiste, to nie jest prawdziwe. I teraz ja patrząc i eksperymentując, ja mogę dostarczać sobie i innym potwierdzeń na to, że ja mam sukcesy, że ja robię różne rzeczy w sposób wspaniały, tylko czasami trzeba dopiero taki, wiecie, reflektor uwagi temu człowiekowi przenieść na to, że on przecież tyle rzeczy już zrobił niesamowitych. I to jest czasami bardzo dużo. Tylko to trzeba też zobaczyć. I potrzebujemy tego drugiego człowieka, który trochę wskaże to, bo my się zagubimy. My się na tyle zagubimy, że nie zauważamy. Poza tym większość tych rzeczy, które robimy, wydają się nam oczywistością. Totalną oczywistością. A żyjemy też niestety w czasach, w których jest taka presja na doskonałość. To właśnie z powrotem. I nie tylko wizerunkowa doskonałość, ale też taka wizerunkowość, taka doskonałość zawodowa, taka w osiąganiu celów, w tym, że ciągle musimy być tacy wyjątkowi we wszystkim. I my się też ścigamy bardzo ze sobą. I teraz, jeżeli my robimy pewne rzeczy i już uda nam się osiągnąć cel, to dla nas to się stało oczywiste. I my nawet się nie potrafimy za bardzo cieszyć z tych oczywistości, bo już pędzimy za kolejnym celem. I to jest też taka praca w terapii, takie nauczenie się
doceniania tych rzeczy. Ale nie tylko wielkich, spektakularnych, ale też tych, które się wydają takie oczywiste, takie nic nie warte. A one są niesamowicie warte, dużo warte. I ja czasami pokazuję temu mężczyźnie, że słuchaj, ty może, nie wiem, nie zarabiasz tak bardzo dużo, jakbyś chciał, ale na przykład jesteś bardzo czułym ojcem dla swoich dzieci. A w ogóle tego nie doceniasz, bo ci się wydaje, że to nieważne. A to jest bardzo ważne i jak wspomnisz swoje dzieciństwo, to zrozumiesz, że to tak naprawdę było kluczowe dla ciebie. Więc jeżeli ci udaje być się czułym tatą, to jesteś wyjątkowym tatą. No dobra, a jak to wygląda u Barbera? Przychodzi jakiś zdołowany facet, który nie jest zadowolony kompletnie ze swojego wyglądu i no i nawet to gdzieś tam mówi, to co ty na to? No pytanie, co można właśnie z tym zrobić, tak? Więc to też jest no, na początku rozmowa. No tak jak powiedziałem wcześniej, no wybadanie jego potrzeb i oczekiwań, prawda? I często no, ten wizerunek też może wpływać na jego zaburzenie, jego pewności siebie, więc automatycznie no, barki są bardziej takie skulone, głowa jest skulona. No i trzeba popracować nad tym, żeby faktycznie coś wyciągnąć. No w moim przypadku o tyle dobre jest to, że tą przemianę praktycznie mogę zaobserwować od razu, tak? W przypadku psychologa czy trenera personalnego na siłowni ten efekt jest widoczny po mniej więcej pół roku, czasem nawet więcej, czasem krócej, no różnie. U mnie no to godzina, półtorej i praktycznie efekt widać. Więc jeżeli uda się coś wyciągnąć z tych włosów, no to też super jest obserwować takie rzeczy. No i to, co właśnie staram się robić za fotelem, no to właśnie no nie tylko dostarczenie strzyżenia, ale właśnie budowanie tej pewności siebie. Kiedy facet wie, że zrobiłem usługę dla niego, że on dobrze w tym wygląda, no i wtedy wychodząc z lokalu, wychodzi parę centymetrów wyższy. Parę centymetrów wyższy dlatego, bo jego barki są wyprostowane, podbródek podniesiony, bo wie, że po prostu dobrze wygląda, a te rzeczy rezonują, już na przekładam się na inne sprawy, tak? Kiedy pójdzie do pracy, koleżanki z pracy go skomplementują, kiedy żona go w domu skomplementuje, że dobrze wygląda i tak faceci też lubią słuchać komplementów, też lubią, jeżeli ktoś coś powie miłego o ich, o ich osobie. No tylko właśnie, no z tą pewnością siebie, no to wygląd może troszeczkę pomóc, ale według mnie też, no dużo rzeczy właśnie też się dzieje wewnątrz, tak? Uświadomienie sobie pewnych spraw. No i to myślę, że też wymaga dużo przemyśleń, dużo właśnie może rozmów ze specjalistami i czasem właśnie krytycznego spojrzenia na siebie, na swoje życie. No i to jest często no, dosyć no, niekomfortowa podróż, tak? Gdzie muszę sobie sam przed sobą stwierdzić, że coś jest na przykład ze mną nie tak. I to, co uważam, no to właśnie to budowanie tej pewności siebie pomaga nam osiąganie, no, realizowanie planów, jakie sobie założymy. Tak samo jak ja na przykład postrzegam, jeżeli kończę dzień, kładę się już wieczorem spać i widzę na przykład tą listę zadań, które miałem zrobić, prawda? I widzę, że udało mi się wszystko zrealizować, no to czuję się po prostu super, tak? Czuję się szczęśliwszy, mam większą motywację następnego dnia, żeby działać, prawda? No tylko właśnie, no, spełnianie tych wszystkich rzeczy, realizacji, no, wiąże się z dużą presją, bo mamy duże oczekiwania społeczne, kulturowe, nie wiem, w pracy. No i sprostanie tym wszystkim, no, wymaga dużo pracy, prawda? Dużo samozaparcia, dużo rozwijania siebie. No tylko w momencie właśnie, kiedy uda się na przykład nam zrealizować jakieś zadania, warto jest siebie nagrodzić w jakiś sposób. I taką nagrodą może być, nie wiem, czy kąpiel w jacuzzi, może być, nie wiem, dobra kolacja, dobra butelka whisky, czy na przykład wizyta u Barbera, prawda? Dokładnie. Gdzie zapracowany facet no, ma na chwilę taki swój pit stop, może zwolnić się, zrelaksować się, odprężyć. No i właśnie, kiedy też nawet wychodził z tą zrobioną fryzurą, kiedy następnego dnia patrzy w lustro, no to widzi siebie w nowym wydaniu, w nowej wersji, więc automatycznie przypomina mu się ta nagroda, no i rzeczy, które musiał zrobić, żeby tą nagrodę zrealizować, tak? Więc no takie rzeczy też będą budowały jego pewność siebie i będzie go to nakręcało do dalszego działania. Lecz tutaj Kamil w ogóle taką bardzo fajną też rzecz wspomniał, a mianowicie, że mężczyźni potrzebują komplementów też od kobiet. Że kobiety tutaj bardzo ważną rolę pełnią w życiu mężczyzn, prawda? I to jest taki bardzo, bardzo ważna część w ogóle tej ich życia relacyjnego. A żyjemy w czasach, w których te oczekiwania i presja społeczna nie dotyka tylko mężczyzn, ale i nas, kobiety. I niestety, ale rośnie bardzo mocno presja ze strony kobiet. I my, kobiety, trzeba sobie to też jasno powiedzieć, ja się też mogę tu uderzyć w piersi przy okazji, jako kobieta, że my mamy, słuchajcie, coraz naprawdę większe wymagania od mężczyzn. I to nie jest takie proste, żeby mężczyzna wszystkie te wymagania nasze tak naprawdę potrafił spełnić. To jest też, no, chyba bardzo trudna kwestia. No właśnie, jak się
odnaleźć w tym gąszczu, no bo jeszcze w przypadku kobiet jest to wizerunek, wygląd, a w przypadku mężczyzn, no to to jest status, praca, hobby, od razu musi biegać maratony i wspinać się, prawda, jakby no jest cała lista. To jest strasznie dużo tego, bo my kobiety w tej chwili wymyśliłyśmy sobie jakiś taki wizerunek w głowie, my mamy taki pomysł na to, jak powinien wyglądać teraz mężczyzna, określamy to sobie czasami tak żartując, że to jest taki czuły barbarzyńca. Niektórzy mówią, że to w ogóle jest sprzeczne, więc jak on ma być i czuły, i jednocześnie barbarzyńcą, czyli drapieżny ma być. Ja sobie myślę, że nie do końca to jest takie sprzeczne jednak. Tyle, że jest taki kłopot u kobiet chyba na innym trochę polu, a mianowicie, że my bardzo teraz dążymy do partnerstwa. Postanowiłyśmy mimo wszystko nie być takie umęczone i nie chcemy być takimi cierpiętnicami i męczennicami jak nasze mamy i babcie, że my tak w domach będziemy teraz wszystko robić, a jednocześnie będziemy robić karierę zawodową, no bo my teraz też mamy presję, że my mamy robić karierę. No i jak mamy to wszystko pogodzić? No nie bardzo. No to oczywiście stwierdziłyśmy, że nasz mężczyzna to nie będzie taki jak nasz tata, który siedział z pilotem przed telewizorem i de facto nie interesowały go w ogóle dzieci i w domu to on tam bywał sobie gościem. I myśmy sobie postanowiły, że to tak nie będzie. Teraz mężczyzna będzie po prostu robił więcej rzeczy i ma być tak zwane partnerstwo. Co prawda ja trochę się uśmiecham do tego, ponieważ niestety jest też tak, że my kobiety chcemy tego partnerstwa, ale jeszcze nie do końca wiemy, jak ono ma wyglądać. Znaczy, mamy coś takiego, że powinien być równy podział ról. To jest dosyć trudne i w moim gabinecie, jak pracuję z parami, to naprawdę non-stop jest kłótnia w takiej parze o ten równy podział ról. Co jest oczywiście na wskroś niemożliwe, ponieważ gdyby, ja tak czasami kobietom mówię przekornie, że wiecie, gdyby taki miał być równy ten podział, to chyba mężczyźni też musieliby zachodzić w ciążę. A my powinniśmy mieć taką samą tężyznę fizyczną. Oczywiście się tu narażam bardzo już, bo przecież powinnam popierać to. Ale mówię też kobietom o tym, że jeżeli my chcemy partnerstwa tak naprawdę w tych domach, to my się też musimy nauczyć robić przestrzeń na to partnerstwo. Bo co z tego, że ja mówię tak, ty mi to pomóż, wszystko rób to, co ja, gotuj, sprzątaj, prasuj, zajmuj się dziećmi, kładź je spać, kąp i tak dalej. Ale ja bardzo często, ponieważ mnie mama nauczyła, tak, tego, że ja mam to wszystko robić i ja mam tą presję non-stop, że mam być idealna, perfekcyjna, czyli ja muszę i sprzątać, i robić te rzeczy, i być najlepszą matką, i świetną bizneswoman, to ja nie do końca robię przestrzeń dla tego partnera. Ja mam te wymagania, ale prawda jest taka, że zanim on to zrobi nawet, to ja już to zrobię, a potem mówię, no miałeś to zrobić. Albo na przykład sobie mam oczekiwania różne, ale ja mu tego nie powiem, a potem sobie myślę, no i dlaczego on tego nie zrobił? I zaczyna się tam lista, czego nie zrobił, a mężczyzna tu znów przegrywa, bo my mamy genialną pamięć i my potrafimy sprzed kilku lat mu wylistować wszystkie jego niedociągnięcia. Zgadza się. A mężczyźni, no tak, ojejku, a ja bym też chciał coś tu powiedzieć, ale nie pamiętam co w sumie, co ty tam zawiniłaś. Bo mężczyźni bardzo szybko zapominają o naszych grzeszkach. Przez to są kochani, ale prawda jest taka, że my z kolei jesteśmy pamiętliwe. I no i wylistujemy te ich niedociągnięcia. Ale co mówisz takiemu facetowi? Taki facet przychodzi do ciebie właśnie mówi, że już jestem bliski szaleństwa, tu muszę zrobić to, siam, to, tamto i co? Jak, co mu mówisz? Ja bym powiedziała, jako kobieta i jako psycholog, terapeuta, też mówię o pewnym wymaganiu od mężczyzn, o dziwo, a mianowicie mówię im tak, słuchajcie, my tak naprawdę zakochujemy się w was, jak jesteście tacy w ogóle asertywni, silni, mądrzy, pokazujecie nam siebie od tej strony na początku, jesteście tacy zabawni, potraficie nas rozśmieszyć i to nam się bardzo podoba, prawda? I my się w was zakochujemy. I potraficie być tacy w ogóle, tacy opiekuńczy, potraficie bronić nas i to wszystko gra. No ale potem jakoś tak w trakcie tego małżeństwa zaczyna się taka sytuacja, że coś nie wychodzi, my zaczynamy być coraz bardziej niezadowolone i okazuje się, że mężczyźni naszego niezadowolenia kobiecego naprawdę się boją. I boją się na tyle, że w sytuacjach, kiedy im coś nie wyjdzie, a my na nich naskoczymy, oni się wycofują. I tak, wycofują się raz, drugi, trzeci, a potem mówią, ja już tego nie będę robił. Zrób coś sama, skoro ty masz mieć takie pretensje ciągle, to ja w ogóle tego nie będę robił, tak? I zaczynają w ogóle nie istnieć. To znaczy, zostają, że tak powiem, na takiej przestrzeni obserwacji, ale są coraz bardziej wycofani. I my kobiety wtedy mówimy, no jasne, to ja muszę już wszystko robić, tak? To ja tą przysłowiową żarówkę już muszę sama przykręcać, bo on przecież się nie domyśli, że nie świeci ta żarówka tygodniami. No i to jest coś takiego, że ja mówię mężczyznom trochę tak. Słuchajcie, jak zwykle relacja to jest jakaś współpraca.
nie, znaczy nawet jakaś, to jest współpraca. Nie dążenie do kompromisów, tylko to jest współpraca. I wy musicie się nauczyć jednej rzeczy, że jeżeli nawet my kobiety jesteśmy niezadowolone albo mamy wymagania i wy czujecie, że one rosną, to nie poddawajcie się temu, tylko czasami my potrzebujemy, żeby nam powiedział ten mężczyzna, słuchaj, ale ja też mam prawo do błędów. Ja, mimo, że też czasami coś nie wyjść, ale to nie oznacza, że ja bym chciał, żebyś ty od razu mnie krytykowała. Bo ja się z tym źle czuję. Bo to powoduje, że jest mi z tym źle. Ja z tym poczuciem zostaję. Daj mi szansę. Nawet jeżeli mi nie wyjdzie, to mi to powiedz, ale nie atakuj mnie. No i druga kwestia, o której Jesper Juul w takiej swojej książce Być mężem i ojcem wskazał na przykład taką historię o ojcu i o tym, jak reagować. Tam była taka historia opowiedziana, że ubiera dziecko na spacer, ojciec wychodzi z nim i jego żona naskakuje na niego. No ale jak ty go ubrałeś? Przecież zaraz będzie chory. No i tutaj Jesper mówi, no i co mężczyzna może zrobić tak naprawdę, tak? Jakie mamy możliwości? Najczęściej mężczyzna potulnie cały tutaj się kuli i mówi, ojej, no tak, no to powiedz, co mam ubrać. No od razu mówię, fatalna historia, bo on się już poddaje, prawda? I ona znów przejmuje prowadzenie. Druga historia, wydziera się na nią, czyli jest agresywny. Tak, nigdy ci się nie podoba, co ja tutaj robię, no to w takim razie nie będę już niczego robił. No właśnie, to jest ta historia, kiedy my właśnie potem skarżymy się na tych mężczyzn. No i trzecia, o której Jesper mówi, ja się z nim zgadzam, mówi tak, słuchaj, powiedz tej kobiecie, wiesz co, ja się też uczę być ojcem. I w sumie to być może, że ubrałem to dziecko za lekko, ale chciałbym też mieć możliwość testowania, eksperymentowania i doświadczania. Więc ja pójdę z nim na ten spacer w takim stroju i tu jest kluczowa kwestia, słuchajcie. Ale jak to dziecko zachoruje i tu czekamy na tą odpowiedzialność męską, to ja z nim zostanę w domu i będę z nim, jak będzie chory. I wiecie co, to jest kluczowa w ogóle kwestia, której pragną kobiety, a mężczyźni również się bardzo dobrze czują, kiedy przejmują inicjatywy i odpowiedzialność, ale czasami unikają jej z przestraszenia się, z tego lęku. I o to tu chodzi. Ja pokazuję mężczyznom ich rolę, bardzo ważną, a mianowicie, żeby nie bali się odpowiedzialności. A oni się przestraszają konsekwencjami, że znów będzie niezadowolona, że będzie krzyczeć, to niech robi po swojemu. A chodzi o to, żeby oni w tym momencie nie odpuścili, ale jeszcze powiedzieli tej kobiecie, ja biorę to na klatę. I my wtedy będziemy ich kochać, będziemy ich szanować. Szczęka nam opadnie do ziemi i będziemy zachwycone. Okej. No dobrze, tutaj wypłynęło też kilka tematów, bo mówiłaś właśnie o, że chcemy tak, równouprawnienia, że chcemy mieć podobne obowiązki. Chciałam tutaj przenieść się troszkę właśnie a propos tego równouprawnienia, również w dbałości o siebie. Bo wizerunek mężczyzny się zmienia, prawda? Wcześniej, ty mówiłaś barbarzyńca, to nazywam bardziej drwal, że i takie mam wrażenie, że my kobiety chciałybyśmy takiego zadbanego drwala, żeby on wyglądał tak surowo, tak męsko, ale żeby ten proces dbania o siebie to był niewidoczny. Że ja od razu mam jakby efekt końcowy, że on jest taki piękny, męski, ale to, co po drodze się dzieje, nie chcę widzieć. Chciałam się zapytać właśnie, jak to wygląda teraz? Jak obserwujesz na przełomie lat, czy ta dbałość o siebie się zmienia? Czy panowie więcej czasu poświęcają na pielęgnację? Zmieniło się i to bardzo. Ja bym jeszcze tutaj nawiązał do rozmowy tutaj wcześniej, że faktycznie no, jest duża presja ze strony kobiet i duże oczekiwania względem mężczyzn. Powinniśmy być zdecydowani, tacy delikatny macho, tak, co się od razu wyklucza, prawda? Powinniśmy być złotą rączką, majsterkowiczem, co dobrze zarabia i przepcha również zlew, na przykład, jeżeli się zapcha, prawda? No i pytanie, czy facet faktycznie te wszystkie rzeczy powinien robić? No jak się okazuje, no nie do końca. I też miałem często sytuację, gdzie no, była jakaś usterka w domu, na przykład ten zapchany zlew. No i też byłem w tej sytuacji, gdzie no, musiałem się tym zająć. I no, byłem też w sytuacji, w której no dobra, nie musisz mi przypominać co pół roku. Powiedziałem, że zrobię, no to będzie zrobione. No tylko dla mnie osobiście na przykład tego działania nie dają mi w ogóle satysfakcji, nie dają mi poczucia samorealizacji, nie lubię tego robić. No tak? Pytanie, czy musisz być hydraulikiem, prawda? Dokładnie o to chodzi. Dokładnie o to chodzi, więc kiedy na przykład no, naprawiłbyś ten zlew, słuchaj kochanie, nie zrobię tego. A jak to? To ja mam sama to zrobić? To ja mam sama się tym zająć? Nie, słuchaj, no ja mam swoje plany, rzeczy do zrealizowania, rzeczy, o które muszę zadbać.
i nie mogę odpuścić tego, żeby zająć się no, taką prostą sprawą, prawda? No to co możemy z tym zrobić? No to wtedy kobieta tak jakby, no właśnie, czego kobieta oczekuje? Czy oczekuje, żebym ja to zrobił, ja się zajął tym zlewem, czy chcę mieć po prostu naprawiony zlew? Naprawiony zlew. Dokładnie o to chodzi, więc słuchaj, no ja może nie naprawię tego, zajmę się innymi rzeczami, zarobię pieniądze, żeby wynająć specjalistę, który ten zlew naprawi, tak? Będzie sprawa załatwiona, ja się nie będę denerwował, nie będę przeklinał w całym domu, żeby coś tam naprawić, bo mi nie idzie, bo nie umiem tego robić. Wolę skupić się na rzeczach przyjemniejszych, które mnie kręcą, które mnie będą przybliżały do realizacji jakichś planów, a dzięki temu właśnie będę i miał spokój, ty będziesz zadowolona, ja będę zadowolony, bo też będę robił przyjemniejsze rzeczy i myślę, że to każdy wygrywa w takiej sytuacji. Pewnie, że tak, ale tutaj powiedziałeś, widzisz, o tym, że masz odwagę powiedzieć, że tego nie umiesz, masz odwagę powiedzieć, że tego nie lubisz, tak? I to jest właśnie to poczucie pewności siebie, poczucie własnej wartości. Ja jestem specjalistą w dziedzinie strzyżenia, pielęgnacji i tym się chcę zajmować, a są inni, którzy zrobią bardzo dobrze mi ten kran, tylko ja to zlecę, tą usługę. Tylko powiedziałeś jeszcze jedną rzecz, za którą my kobiety z kolei będziemy wdzięczne, a mianowicie, że ty się tym zajmiesz, czyli zadzwonisz, umówisz i dopilnujesz. Dokładnie tak. Wszyscy będą zadowoleni. Kobieta oczekuje, myślę, że od mężczyzny przedsiębiorczości, realizacji założonych spraw, założonych tematów. Oczywiście przedsiębiorczości, no ale też poczucia bezpieczeństwa, miłości, szacunku, no i właśnie załatwiania spraw. Tylko czy facet musi się tym wszystkim zajmować? No nie. Myślę, że facet powinien sobie określić rzeczy, które są dla niego ważne, istotne i skupić się na tym, tak? A jeżeli ma takie wrzuty, no to muszą jakoś razem wspólnie się dogadywać. I wiadomo, no jest tutaj dużo presji, tak? Każdy ma lepszy, gorszy dzień. Są tematy w domu, które trzeba zrobić, zwłaszcza jeżeli pojawia się dziecko. No i wtedy no, trochę dochodzimy do takiej drugiej pracy, gdzie wracamy po pracy, jesteśmy zmęczeni, a tutaj w sumie jest druga praca, gdzie też musimy pracować nad związkiem, nad budowaniem relacji, nad wspólnym realizowaniu się. Jeżeli facet pomoże kobiecie w jakichś tam czynnościach, czy zrobię na przykład, kochanie, zrobię dla ciebie kolację, tak? Ty przez ten czas masz chwilę dla siebie, możesz zadbać o siebie, porobić jakieś swoje rzeczy, a ja tu zrobię posiłek. Też dla mnie będzie to super. Oczywiście raz na jakiś czas, bo też nie jestem w stanie tego robić, ale no, czasem też chcę odciążyć. To na przykład jak się zdarzają się takie sytuacje, że umówiliśmy się, że ja zrobię kolację, no ale kurde, no nie zdążyłem zrobić zakupów, nie zdążyłem no po prostu tego przygotować. No okej, okay, no ale chodziło o jedzenie, no to zamówię coś. Przyjedzie kurier, zrobi, a my w tym czasie możemy sobie robić też jakieś tam inne sprawy. Temat jest załatwiony. Tak, i tu mówisz też o takiej wzajemnej akceptacji, że właśnie to też jest bardzo istotne w dobrym związku, że to nie musi być tak, że się dzielimy porówno, bo to w ogóle nie o to chodzi. Tak? Nawet nie wiem, czy się da. Nawet się nie da. I jak para walczy o te, żeby wszyscy robili wszystko porówno, żeby było sprawiedliwie, to właśnie wtedy się kłócą. A jak zaczynają akceptować, że jak nie zdążę kupić, ugotować, to mogę zamówić i nie będę robić afery z tego powodu i to zaakceptuję, tylko żebyśmy o tym rozmawiali i mieli zgodę na to, prawda? Żeby znajdować rozwiązania na tą współpracę i mam chwilę, to robię coś, a nie czekam, że zrobi to mąż. Mąż, jak ma chwilę, to robi i nie czeka, że ja przyjdę i to zrobię, bo po prostu sobie pomagamy. Tak. I to jest cała idea dobrego związku, że ludzie sobie pomagają, a nie walczą ze sobą. I chyba istotną kwestią też jest werbalizacja, bo często myślimy, że ta druga strona wie, co ja myślę, a nie wie. I że to jest kwestia w taki też cywilizowany, spokojny sposób powiedzieć, tak. O co mi chodzi, bez wrzut, bez zarzutów sprzed 100 lat. No to jest najważniejsze, słuchajcie, to jest w ogóle najważniejsza kwestia, żeby nie czekać na domyślanie i jeszcze rozumieć, że my mamy własne interpretacje, czyli wymyślam sobie na podstawie własnych doświadczeń coś, co nie jest prawdziwe, albo mam rzeczywistość własnej głowy i nakładam znowu, ale nie mówię o tym. I to jest najtrudniejsze, bo ludzie mówią, ale przecież to jest oczywiste. To jest oczywiste. To po co ja mam mówić? Że on powinien wiedzieć, bo to jest oczywiste. Po czym pytam właśnie w związku tą drugą osobę, a jak ty o tym myślisz? I on mówi coś zupełnie innego, ale to było oczywiste dla niego. No i ona myśli, że to jest oczywiste, on myśli, że to jest oczywiste. Mają dwie różne oczywistości. Proszę bardzo, nie spotkali się w ogóle w tym samym miejscu. Ale słuchajcie, jakby przejdźmy do tej z pielęgnacji męskiej, prawda? Do zmiany, która chyba jest ogromna, jak obserwujesz. Zmieniło się to mocno, o niemal 180 stopni. Pamiętam czas, kiedy zaczynałem przygodę z fryzjerstwem. No i jak wyglądało zwłaszcza właśnie fryzjerstwo męskie, jak naprawdę niskie standardy były w tego typu salonach. No to no facet z reguły chodził, odwiedzał fryzjera męskiego jak musiał, jak go właśnie kobieta wyganiała, albo jak trzeba było sprzątać w domu przed świętami, no to on się gdzieś tam ulatniał i wracał dopiero wieczorem, prawda?
były przewidywania, że te rzeczy się zaczną zmieniać i faktycznie zmierza to w tym kierunku. I to, co się dzieje teraz, no to jest ogromna repolaryzacja, jeśli chodzi o mężczyzn. No przede wszystkim możecie zaobserwować, jak dużo tego typu miejsc jak barbershopy pojawiają się na mieście. W każdym bardzo miesiącu dużo. Otwiera się coraz więcej tego typu miejsc. Jeśli chodzi o ilość marek kosmetycznych, która jest ukierunkowana w 100% na mężczyznę, też jest tego coraz więcej. Tak, coraz więcej blogów, magazynów, różnego rodzaju, nie wiem, YouTube'owych kanałów poświęcone właśnie mężczyźnie. I myślę, że nikt by tego nie tworzył, jeśli nikt by tego nie oglądał. To znaczy, że jest po prostu zapotrzebowanie, że facet poszukuje informacji, szuka dobrego wyglądu. No i też widzę to właśnie na przykład na jakichś grupach facebookowych. Jest grupa Pomadowe Świry, która zrzesza dużą ilość facetów przekroju, no tam od 16 do 35, 40 lat. Jest to grupa facetów, którzy wymieniają się poradami na temat produktów do stylizacji włosów, na temat porad, jakie na przykład wrzuca swoje zdjęcie i słuchajcie, jaką fryzurę byście mi polecali, co byście mi tutaj zaproponowali. Ale tak? Polecają inni panowie, czy eksperci? Inni jacyś? Panowie. Więc to już jest szok. Pięć lat temu rzecz nie do pomyślenia, żeby facet po pierwsze używał kosmetyków do stylizacji włosów, gdzie wcześniej używał kremu Nivea i szarego mydła i tylko to mu wystarczało do szczęścia. No teraz tych marek pojawiło się więcej i ma więcej opcji i facet to z tym po prostu obcuje, eksperymentuje. Szuka informacji, chce się dowiedzieć, więc to pokazuje, że też mu zależy na dobrym wyglądzie. Mieliśmy też przykład pandemii, gdzie też się właśnie mówiło, że tam faceci na przykład troszeczkę gdzieś tam się zaniedbują. Nie uwierzycie mi, ile wiadomości miałem podczas właśnie tych kwarantan, lockdownów, żeby gdzieś tam w piwnicy po cichu ostrzyc faceta, bo już nie może na siebie patrzeć, chce wyglądać dobrze. Więc to pokazuje, że naprawdę dużo się zmieniło. Faceci coraz większą uwagę przykuwają do własnego wyglądu. No właśnie, tylko też jesteśmy tutaj troszeczkę no, na straży, żeby jednak nie zagalopowali się zbyt bardzo, bo no, był właśnie, wcześniej też właśnie w rozmowie wspominałem, był eksperyment ze szczurami, tak, gdzie stworzono im idealne warunki życia i samce, które na początku były agresywne, zabiegały o samice, nagle zrobiło im się ciepło, wygodnie, już nie musiały nic robić, nie musiały walczyć, nagle samce zaczęli wykazywać bardziej cechy damskie, kobiece miziały się po futerkach, fiskały się, a kobiety wtedy zaczynały dominować, tak, więc... Mamy chyba taką właśnie sytuację. Idziemy w tym kierunku. Więc trochę zmierzamy w tym kierunku. No zobaczcie nawet, jak medycyna estetyczna, jak się zaczęła rozwijać i coraz częściej śmielej mężczyźni z tego korzystają, tak? Czy chodzą do kosmetyczki na paznokcie, czy chodzą na jakieś właśnie zabiegi na twarz. Czy ostrzykiwania. Ostrzykiwania. No dzieje się sporo, tylko właśnie chodzi o to, żeby znaleźć gdzieś tą równowagę w tym wszystkim, tak? Bo myślę, że obie skrajności nie są dobre, no a znalezienie tej równowagi jest tutaj kluczowe. No jak ją znaleźć? No po prostu testować, próbować, szukać rozwiązań i sprawdzać, jak się z tym czuję. A propos tego, co mówiłeś o tym, że jest coraz większe zainteresowanie, to przeczytałam, że dane Google Trends pokazują, że zainteresowanie frazą men's skincare wzrosło czterokrotnie od 4 lat. Podejrzewam, że będzie to dalej rosło. Tak jak też mamy różne rozmowy branżowe, to są przewidywania, że niedługo rynek męski zacznie przewyższać nad rynkiem damskim. Bo faceci takie odczuwają potrzeby, żeby też w końcu o siebie zadbać. I skąd się to bierze? Może dlatego, że wcześniej nie było dostępu do takich rzeczy, tak? Kobieta od zawsze miała wyjście do fryzjera, do kosmetyczki, gdzie mogła sobie wyjść, poplotkować, zadbać o siebie, czy tam pójść na masaż. Faceci troszeczkę byli tutaj zaniedbani. Nie mieli takiego miejsca, gdzie faktycznie mogą wyjść, takiego pewnego takiego trzeciego miejsca, gdzie mamy pracę, mamy dom, ale potrzebujemy jeszcze takie miejsce, gdzie możemy wyjść, pobyć ze sobą, może wyżyć się w jakiś tam sposób, prawda? No i teraz zaczynały się pojawiać takie miejsca i faceci naprawdę ochoczo korzystają z takich rzeczy, więc też chcą się nagradzać w jakimś stopniu, chcą sobie trochę przyjemności zapewnić. Myślę, że to jest jak najbardziej w porządku, jeżeli ma wpłynąć na to, że będą się lepiej czuli psychicznie, lepiej będą przebiegały relacje z innymi osobami, no to myślę, że o to chodzi. Myślę, że też my kobiety za tym też stoimy zwyczajnie. Tak. Bo jednak w dużej mierze gdzieś zabiegamy o to, żeby nasi panowie
ładnie wyglądali, dobrze się prezentowali, bo tutaj też no, potrzebujemy tak zaprezentować tego swojego mężczyznę na zewnątrz i każda z nas chce mieć tego wyjątkowego przy sobie człowieka, faceta, więc my na pewno też wpływamy na to bardzo mocno i wywieramy taką presję i mężczyźni też pod wpływem kobiety bardzo zmieniają swój wizerunek. Często tak, no z tym, że często też zaczynają być bardzo ulegli, gdzie ta właśnie kobieta zaczyna przejmować trochę rolę matki. Tak, tak. Często mamy takie sytuacje, gdzie na przykład facet przychodzi z kobietą i to kobieta mówi, jak on ma być ostrzyżony. No tutaj, no to misiu, będziesz miał tutaj boczki podcieniowane, ale nie za bardzo, bo nie lubię, jak masz wygolone boki. Tu będzie tak i na przykład czasem potrafi stać i kontrolować i nadzorować cały proces. No my w tej sytuacji, no troszeczkę tak pokazujemy pani, gdzie jest poczekalnia, no i wtedy rozmawiamy z facetem, słuchaj, co chcesz. No kiedyś też miałem takiego faceta, gdzie no pierwsza wizyta, pierwsza konsultacja, no słuchaj, jak tam lubisz, jakbyś tam chciał mieć zrobione, jakie masz wyobrażenie o tym. No bo moja żona lubi, jak mam tak... Moja żona lubi, jak mam tutaj brodę tak przystrzyżoną. No i tak słucham tego wywodu i tak, no dobra, a jak ty lubisz? No i wtedy by zapadła taka kilkusekundowa cisza. Facet myślę, że poczuł się niezręcznie, no ale właśnie czasem też o to chodzi, tak? Jesteśmy tutaj po to, żeby tym facetom założyć na nowo spodnie, żeby też mogli decydować o swoim wyglądzie. Czasem trzeba znaleźć gdzieś tą równowagę, bo wiadomo, facet może czegoś oczekiwać, no ale też chcemy, żeby się podobał swojej kobiecie, prawda? Więc też czasem warto podpytać, jeżeli to jest, no czasem trafi się pani, która naprawdę mocny wpływ wywiera na jego wygląd, no to no, warto wziąć to pod uwagę, no ale też pozwalać mu decydować, tak? Więc no tutaj myślę, że czasem kobiety mocno chcą przejąć pałeczkę, czasem ubierają mężczyzn, kupują im ubrania, właśnie same też rezerwują wizyty do fryzjera, dzieją się takie rzeczy, no ale myślę, że nie o to chodzi. Nie o to chodzi, bo wiesz, jeżeli my kobiety właśnie już przejdziemy taką stronę niebezpieczną, że ta nasza inicjatywa przekracza granice i my naprawdę już ubieramy tego mężczyznę, decydujemy za niego, jak wygląda, pilnujemy tak barbera, jak ma strzyc, to my z jednej strony bardzo wystylizujemy tego swojego mężczyznę, ale no niestety na poziomie takich seksualnych doświadczeń my bardzo dużo tracimy, dlatego że jeżeli ten mężczyzna jest coraz bardziej uległy i on się tak podporządkowuje, i on nie mówi nam nie. I on się robi w naszych takich odczuciach emocjonalnych coraz bardziej taki nijaki. I właśnie brakuje nam tego jego decydowania. Brakuje nam tego, żeby nam czasem powiedział, wiesz co, ale stop. Ja potrzebuję tego i tego. I my byśmy czasami uszanowały to i by ta energia wracała tego takiego, wiecie, takiej trochę asertywności męskiej, takiej jego gdzieś siły tego, że on ma też poczucie wartości siebie i on wnosi wtedy taką energię, która jest nam potrzebna do tego, żeby to nasze kobiece libido no, było na odpowiednim poziomie, bo jak my przejmiemy kontrolę, zdominujemy tego mężczyznę, zarządzimy tym wszystkim, to niestety przejdzie to na poziom sypialni i my nie będziemy go pożądać. To będzie nasz syn faktycznie, którego po prostu kierujemy na każdym etapie. No ale to nie będzie ten mężczyzna, o którym marzymy. To prawda. To prawda. Ja się zgadzam z pielęgnacją, że to jest fajne, ale nie wiem, jakie jest wasze zdanie, bo w pewnym momencie, jak może się mylę, w pewnym momencie, jak jesteśmy w stałym związku, to niektórzy panowie jakby z tą pielęgnacją już są troszkę na bakier. Zresztą to pokazuje badanie, w którym 1/3 mężczyzn i prawie 1/4, 40% kobiet mówi, że, no, że panowie przestają dbać o siebie, gdy już mają stałą partnerkę. I tak też mnie to ciekawi, z czego to wynika. No, myślę, że z instynktów, które no, często sprawiają, że facet no, jest łowcą, chce zdobywać, tak? Często chce zdobyć jak najwięcej pań, że tak mówiąc brzydko. Jak trafia w związek, no to gdzieś tam potrafi się zasiedzieć, prawda? No tylko właśnie, no też sam wybrał sobie tą kobietę. Sam chce z nią spędzić resztę życia, chcą razem budować związek. No i kiedy wkrada się rutyna, no to chyba warto by było o siebie zadbać, bo jeżeli zależy mi na tej kobiecie, no to chcę się jej podobać. Chcę, żeby ona mi się podobała. Ja też mam jakieś oczekiwania względem jej, ale no ona też ma oczekiwania względem mnie, więc też chcę, żeby w jakimś stopniu, że chcę się jej po prostu podobać, tak? Chcę, żeby mnie pożądała, żeby no chciała ze mną spędzać czas i żeby ten czas miał nam po prostu miło i przyjemnie, więc dbając o siebie, no myślę, że takie rzeczy jestem w stanie osiągnąć, prawda? Czy zrobię trening na siłę, tak? Na przykład ja ze swoją kobietą no, lubimy jeść.
I to bardzo. Różne rzeczy czasem no, nie do końca zdrowe, no ale jeżeli zjemy coś niedobrego, no to wtedy trzeba no, na siłowni to troszeczkę wypocić, prawda? Jeżeli no, nie wyglądam... Ja też często mam jakieś krytyczne uwagi odnośnie swojego wyglądu, no właśnie od swojej kobiety, tak? Czy dzisiaj na przykład no, nieogolony tutaj jesteś, powinieneś czyściej wyglądać, coś takiego. No nie zawsze mam na to czas, ale staram się. Staram się takie rzeczy robić. I myślę, że właśnie o to w tym wszystkim chodzi, bo nie ma mężczyzn idealnych. Ale starający się mężczyzna jest wszystkim. No właśnie, tylko widzisz, bo ty powiedziałeś o tym, że ten instynkt, ta biologia mówi o tym, że już zdobyłem, to nie muszę się starać. Na to się nakłada ta rutynizacja dnia, bardzo dużo innych obowiązków, prawda, zmęczenie. Ale też i czasami nadmierna krytyka partnerki. To, o czym mówiłam też trochę wcześniej, że jeżeli mężczyzna słyszy głównie krytykę, no to się zniechęca, poddaje się, a niedobrze, dlatego że tak naprawdę... to on nie robi tylko tego dla niej. On to robi również dla siebie. I to jest taka bardzo ważna kwestia, którą też w terapii pokazujemy mężczyznom, że ty nie budujesz tylko relacje ze światem, z partnerką, ale ty też masz mieć dobrą relację ze sobą. I to dbanie o siebie w tym zakresie również dotyczy tego, jak się czujesz ze sobą. Czy masz większą energię, czy masz tą dopaminę, która buduje się pod wpływem twoich aktywności, czy pobudzasz się do tego. Ale oczywiście, niestety w tych stałych związkach badania są takie, jak właśnie są, jak mówiłaś, Dorota, że ta niechęć i apatia i znużenie i powtarzalność zadań powoduje, że mężczyźni faktycznie coraz mniej dbają o siebie. I tutaj myślę, że jest znowu i ważna rola mężczyzny, żeby powalczył o to, ale i znów ważna rola partnerek, ponieważ one mogą w sposób taki ciepły zachęcać do tego. I myślę, że my tutaj mamy te wielkie pole też do popisu, żeby temu mężczyźnie trochę pomóc w tej kwestii. Jeżeli się czuje zagubiony i nie wie, od czego zacząć, to przecież możemy też mu pomóc. Możemy wskazać te pierwsze sposoby pielęgnacyjne, prawda? I zamiast go krytykować, to na przykład kupić mu tych kilka kosmetyków i pokazać, jak to zrobić na początek. Myślę, że tutaj też jest fajna zabawa dla związku, dla partnerów, nie? Żeby coś zrobili razem. Przecież coraz częściej pary jadą do spa razem, idą na masaż wspólny. Teraz są gabinety takie intymne dla dwojga, gdzie można właśnie zrobić sobie peeling ciała wspólny, masaż wspólny. Więc to można połączyć przyjemne z pożytecznym, zadbać o związek, zadbać o bliskość. Ja w ogóle zalecam ciągle parom, żeby te pary z dłuższym stażem, żeby randkowali, żeby oni nie przestali randkować, bo to jest coś takiego, że ludzie przestają dbać o bliskość. I to właśnie powoduje, że też nie dbamy o wygląd, no bo po co? Zgadza się. Żyjemy niehigienicznie, a jak zaczynamy znowu randkować, czyli ten mężczyzna nie musi przestać być zdobywcą. Nawet dlatego, że mężczyźni myślą sobie w taki sposób, że jak już zdobył, to wystarczy. A to nieprawda. My kobiety dzisiaj raczej chcemy być dalej zdobywane, nawet w tym stałym związku. To ma uatrakcyjniać. Także myślę, że to jest coś takiego bardzo ważnego, żeby i kobieta była atrakcyjna dla mężczyzny, i mężczyzna był atrakcyjny dla kobiety. Ale powinniśmy o to zadbać, powinniśmy poszukać pomocy dla dzieci, żeby zostawić na jakiś weekend i po prostu wyjechać, żeby uatrakcyjnić to nasze bycie razem. Kamila, co ty jako barber byś zalecił? Co mężczyźni mogą robić w takim codziennej rutynie dnia, żeby dbać o siebie? Stworzyć sobie jakieś własne rytuały, które będą powtarzalne, na przykład cyklicznie, czy w zależności od tego, jakie rzeczy by to były, prawda? No ale właśnie, zadbanie o siebie, czy to będzie pielęgnacja twarzy, tam codzienna toaleta, medytacja, czy jakieś inne rzeczy, które sprawią, że będę miał jakiś narzucony rytm dnia, którego się mogę trzymać i w pewnym momencie zaczyna to być moim takim naturalnym odruchem, prawda? Czy to będzie właśnie dbanie o brodę, dbanie o fryzurę, czy dbanie na przykład o pielęgnację skóry twarzy. Myślę, że to są rzeczy, które właśnie pozwalają mężczyźnie zadbać o siebie, tak? Więc jeżeli troszeczkę zadbam, zrobiłem coś dla siebie, no to już czuję się troszeczkę lepiej, tak? No, bo zrobiłem to minimum, ale mam przynajmniej zrobione. No facet oczekuje, żeby to było szybko, sprawnie, bezboleśnie. No tak z reguły większość facetów postrzega to, bo nie mają czasu na nic, tak? Tym bardziej na układanie włosów, na dbanie o siebie, no ale to się zaczyna zmieniać. Więc myślę, że warto jest nawet podpytać
swojego fryzjera, barbera, w jaki sposób może zadbać o siebie w domu, tak? Jakich kosmetyków może używać. No i tutaj pojawia się marka Buldo, która, tak jak widać, no ma ofensywne podejście. Chce tutaj zmieniać rzeczy w życiu faceta i nie tylko na poziomie jego wyglądu, ale też na poziomie no, wewnętrznym, tak? Więc myślę, że jest to marka, która może tutaj zdecydowanie pomóc mężczyźnie osiągnąć te wszystkie rzeczy. W taki mądry, zrównoważony sposób, prawda? Tak. Bo tutaj też ważną rzecz powiedziałeś, myślę sobie, ja tak widzę, jak my i kobiety i mężczyźni różnią się też pod kątem na przykład gotowania. I mężczyźni są tacy precyzyjni i gotują z przepisem. Czyli biorą przepis i robią wszystko dokładnie tak, jak jest tam napisane. Tak? Mierzą, ważą, jest to wszystko dokładne. My kobiety robimy wszystko na tak zwane oko. Nie wiem, co myśleć, bo ja biorę zawsze przepis. No popatrz, to ty masz jakiś pierwiastek Dorota męski w sobie. Coś tu jest na rzeczy w takim razie. Tak? Jakaś zadaniowość u ciebie musi występować. Ale z reguły mężczyźni są powtarzalni, w związku z czym ich dania są też powtarzalne częściej smakowo. A my kobiety to tak, tu się uważy, tam się usypie. Ja to tak widzę, że tak statystycznie jest częściej. I teraz, jeżeli to przełożymy na pielęgnację, to mężczyźni potrzebują również pewnego przepisu, tak? Mm-hmm. Jak to robić? Co, po czym, jak, kiedy nakładać? Lubią kosmetyki, które się szybko wchłaniają, nie zostawiają jakichś filtrów, żeby to się nie kleiło, prawda? To też jest ważne, żeby uwzględnić te ich potrzeby, takie w zakresie pielęgnacji. Ale mężczyźni lubią się też uczyć, czyli chcą wiedzieć te konkrety i tutaj z pomocą na pewno przyjdzie kobieta, która może im to pokazać, ale też wszyscy specjaliści, prawda? Czyli właśnie i barber, i kosmetyczka, bo mężczyźni na szczęśliwie nawet już teraz zaglądają przecież do kosmetyczek. Mhm. I tutaj jak oni dostaną ten przepis, to oni mogą być bardziej precyzyjni w tym niż my kobiety nawet. Ja tak, jak słucham sobie was, to tak też myślę o tym pierwszym pytaniu postawionym przez nas. Jak przeciwdziałać tej presji zalewającej mężczyzn zewsząd? I tak myślę, że to właśnie stawianie granic, jakby znalezienie czasu dla siebie, prawda, na te rytuały, na jakieś takie drobne rzeczy, które mogą robić dla siebie, na wizytę na przykład nawet u psychoterapeuty. Więc myślę, że wiesz, no to na wszystko potrzeba trochę czasu i na wizytę u barbera i u terapeuty i na to, żeby zadbać o siebie, prawda, i o swój wizerunek. Czyli to trzeba też troszeczkę umieć zarządzać tym czasem, ale pamiętać o tym, że zdrowie psychiczne i fizyczne to jest pewien balans. Balans, a nie tylko praca, w którą będziemy żyć, bo będziemy wtedy po prostu przemęczeni i tak to się często dzieje. Ale wszystko się zaczyna od zbudowania mądrych kompetencji na swój temat, czyli taka ważna wiedza, kim ja jestem, czego ja potrzebuję, umiejętność stawiania granic temu naciskowi, który płynie z zewnątrz, bo nie wszystko musi być dla mnie, żebym umiał wybierać z tego, korzystać w sposób taki umiejętny, zrównoważony, ale to jest też wtedy, kiedy ja umiem o sobie opowiedzieć. To znaczy, że albo w terapii, albo przy pomocy coacha, albo przy pomocy partnerki na przykład, albo w ogóle przyjaciela, no nieważne, żeby mężczyzna potrafił spisać, przemyśleć i opowiedzieć o sobie, jaki jestem, kim ja jestem, jakie mam cechy, co o mnie stanowi. I to dopiero buduje u niego świadome wybory. Świadome wybory wszystkie, również w zakresie pielęgnacji, czy wyboru kosmetyków, czy wszystkich innych. Więc to go określa i to jest taka dopiero zrównoważona postawa, w której ja nie będę pędził za trendami, bo nie wszystkie trendy są dla mnie. Ale żebym ja to wiedział, to ja najpierw muszę umieć określić te swoje potrzeby. Je nazwać. I zrozumieć, że to stanowi o mnie i to jestem ja wtedy. To moje ja będzie wtedy dopiero tożsame, pełne, ułożone, być może wreszcie wyodrębnione, czyli wolne od wszystkich nacisków, czy to partnerki, czy rodziców, czy presji mamusi, bo to też jest ważna przecież osoba, którą czasami zamieniamy później na żonę. Mhm. Więc to też trzeba wspomnieć, żeby mężczyźni wiedzieli o tym, że tak my, kobiety, potrzebujemy, tak, mężczyzn, którzy po prostu znają swoje potrzeby i wtedy będą asertywni i silni, a oni będą rozumieli, czego potrzebują. Dobrze, słuchajcie, bo czas się zbliża ku końcowi. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję naszym gościom, Marzenie Mawricz, Kamilowi Turlejowi i Marcy Buldok, która wspiera panów i która była partnerem tej rozmowy. Ja nazywam się Dorota Salus i zapraszam Państwa na kolejne odsłony rozmów z cyklu Podsłuchane u Barbera. Do usłyszenia.